Witam, nazywam się Justyna Żyła, jestem magistrem rehabilitacji. Skończyłam Gdański Uniwersytet Medyczny. Jestem rehabilitantem osób dorosłych, jak i dzieci. I dzisiaj chciałabym Wam przybliżyć masaż Chantelle, czyli masaż niemowląt. Czołówka? I jedziemy! Masaż Chantelle jest to masaż niemowląt, który będzie wpływać na emocje dziecka, będzie sprawiać, że troszczymy się o nie, że kochamy je bezwarunkowo, czyli będzie nawiązywać niesamowitą więź pomiędzy osobą masowaną a masującym. Jeśli chodzi o sferę fizyczną, również dbamy tu o rozwój dziecka. Masaż Chantelle będzie pobudzał w szczególny sposób czucie głębokie, które warunkuje nam budowanie schematu własnego ciała bez kontroli wzrokowej. Masaż Chantelle wpływa na normalizację napięcia mięśniowego dziecka, wpływa kojąco na jego emocje, dzięki niemu dzieci mogą koncentrować się na wyznaczonych celach i działaniach, czyli będzie w skrócie odpowiadał za równowagę psychofizyczną niemowlaka. Rodzic będzie uczył się powolnego wykonywania czynności przy niemowlaku, będzie uczył się, jak miło wykonywać te wszystkie czynności z koncentracją, akceptacją i uwagą na dziecku. Będziemy nawiązywać tutaj bardzo szczególną więź pomiędzy osobą masowaną a masującym. Również można nauczyć się mowy ciała niemowlaka. Masaż też pozytywnie będzie wpływał na kobiety, które znajdują się w stanach depresyjnych, ponieważ to nie będzie kolejne zadanie do wykonania, a takie 10 minut spędzone sam na sam z dzieckiem. Do samego masażu nie potrzebujemy szczególnego sprzętu. Wystarczy dobrze nagrzany pokój, oliwka, muzyka, którą wykorzystujemy przy masażu, oczywiście koncentracja i spokój. Podczas tego masażu nic nie powinno nam przeszkadzać, koncentrujemy się tylko i wyłącznie na dziecku. Masaż Chantelle przeznaczony jest dla opiekunów, rodziców, pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów, a także lekarzy i wszystkich osób, które zajmują się dziećmi. Po tych kilku słowach wstępu zapraszam Was do obejrzenia podstawowych ruchów masażu Chantelle. Na początek połóż ręce na klatce piersiowej, na brzuszku. Popatrz sobie na Maję. Powiedz jej, że ją kochasz. Cześć, kochanie. Trochę o uczuciach i skoncentrujcie się już tylko na sobie. Twoja mama. To ja. Nałóż sobie oliwki troszkę na ręce i nas rozsmaruj na całym ciele. Na brzuszku, na klatce, na rączkach, na nóżki. Później na razie nie smaruj. Kleteczka i kleteczka. I nóżka jedna. I nóżka druga. Tak. Tak. Już cała jesteś w oliwce. Tak. I paluszki też są. Jaki weźmiesz do buzi, to będziesz jadła oliwkę. Dobra, zaczynam od klatki piersiowej i z każdym ruchem chciałabym, żebyś ujęła się trochę z plecami. Przykładasz rękę po jednej stronie i po przekątnej stronę barku. I trochę przesuń swój tułów, tak żeby ten ruch był taki miękki, żeby był powolny. I ostatnie powtórzenie będziemy za każdym razem wykonywać dużo wolniej. Będziesz dawała znać Mai, że to już koniec. Kolejnym ruchem będzie ułożenie na samym środku, na mostku Twoich dłoni i rozchodzicie się na boki. Bez rączek na razie. Okay. Tylko klatka. I trochę też do przodu pokryj swój tłów i przejdź na boki. Uciekasz mi, robaczku. I ostatnie powtórzenie. Wykonaj dużo wolniej. Na brzuchu wykonujemy jeden podstawowy ruch. Zaczynasz od prawej strony i przechodzisz takim łukiem do strony lewej. Możesz to zrobić dłonią,
jak Maja będzie coraz większa, to możesz zrobić to nad garstkiem, później już nawet całym przedramieniem. Rozumiem. Na razie myślę, że dłoń spokojnie wystarczy. Tak, Maja jest jeszcze jaka? Kolejny etap to nóżki. Okay. Skala na przemianę. Czyli raz, jedna ręka. Jeżeli zdołasz objąć całą nóżkę, no to możesz obejmować całą. Prawie. Ja już mam trochę ciałka. I cały mam. I ostatni ruch na kolej bardzo powoli. Kolejny etap to kluskowanie. Pamiętaj, żeby ruszać swoim głowami. Kluskujemy. Kluskujemy. Dobra. I ostatni ruch znowu bardzo powoli. Ten ruch robisz tak bardzo do siebie, żeby nie odginąć stópki do dołu. Okej, bardzo powolny. Dobra, rozmawiajcie. To nic nie da już na dłuższą metę. Dobra, próbujemy dalej. I kciuk. Nie od wewnętrznej strony, a zawsze od zewnętrznej. Czyli twoja prawa ręka będzie podtrzymywać stopę, a lewa będzie pracowała. I złóż stópkę w budkę. Dobra. Dziękuję. Nakładacie troszeczkę oliwki. Tylko na plecki. Koncentruj znowu na Mai. Uspokój swoje ruchy i zaczynamy. Pierwszy ruch to będzie takie głaskanie na przemianę. Pamiętaj, żeby troszkę ruszać dłonią, żeby ten ruch był miękki. Do samej pupy. Jak nie będzie pampersa, to będziesz mogła ten ruch do samego końca robić. Ostatnie powtórzenie wykonujemy dużo, dużo wolniej. Kolejny ruch to głaskanie. Głaszczemy od karku, ale nie zahaczaj o głowę, bo to będzie powodowało wprost do końca. Mogę was poczekać, czy to nie za bardzo? Mogę wiedzieć, co będzie. A, no, nie, no, nie w sumie tak. To nie, to nie. I ostatni ruch wykonujesz wolniej. To jest mała zjeżdżalnia, tak zwana. Fajne. Zrobimy teraz rozluźnione, bo ona zazwyczaj specjalnie. Zrobimy teraz dużo zjeżdżalni. Fajnie, jeżeli nóżki uda Ci się połączyć. Jeśli będzie się buntować, to nie musisz. Tutaj możesz palec jeden albo dwa palce włożyć pomiędzy stópki, żeby nie czuć taka ograniczona. I ten ruch możesz zrobić od samej główki przez całą pupę i nóżki. Jeżeli nie chcesz robić przez całość, to może być też od połowy. I kończymy tak? Na samych stopach. Na samym końcu. Zaczynam tak naprawdę od nosa do czoła. Super! Co będzie dawać? I ostatnie powtórzenie wykonujemy wolniej. I to jest ostatni ruch na plecach. Na buzie masz trzy łuki. Zaczynasz od nasady do skroni. To jest jeden. Bujaj się razem z nami.
pewnie. Drugi łuk będziesz miała do kątu głowy i do boku. To jest mini zjeżdżalnia. Teraz się skoncentrujcie jeszcze na chwilę na sobie. Podziękujcie sobie za masaż. Dziękuję za masaż. Że mogłam zrobić masaż. Czy było ostatecznie fajnie i w ogóle? Było fajnie? Było fajawsko. Dziękuję. I w kosek możecie się zawijać. Szybko, szybko. Ubieramy się. Hej, witam Was bardzo serdecznie. Dzięki ogólnie za oglądanie tego odcinka, który był w całości poświęcony masażowi Chantala. Jak mogliście zauważyć, były to tylko elementy całego masażu. Nie wykonywaliśmy ani wszystkich chwytów, ani nie opracowaliśmy wszystkich części ciała. Nie robiliśmy też pielęgnacji, która w tym masażu jest. Ogólnie, jeżeli temat Was zainteresował, a w życiu bądź w pracy macie kontakt z moimi dziećmi, to dobra wiadomość jest taka, że wspólnie ze sobą będę organizował takie krótkie, jednodniowe kursy poświęcone właśnie tej metodzie. Natomiast więcej informacji będzie już niedługo prawdopodobnie na Facebooku, ponieważ tam jakby jest cała kumulacja, jeśli chodzi o projekt masaż. Także zachęcam Was do śledzenia Facebooka, do subskrybowania kanału na YouTubie. I to było tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku.